Cześć, jestem Aga. W odrabiamy.pl zajmuję się popularyzacją matematyki. Przygotowałam dla Was wideolekcję, podczas której omówię zagadnienia związane z kołami i okręgami. Jeśli obrysujemy wzdłuż brzegu, na przykład kubek lub szklankę, to otrzymamy linię, którą nazwiemy okręgiem. Jeśli okrąg wypełnimy punktami, to otrzymamy koło. Wewnątrz okręgu lub koła, dokładnie po środku, leży punkt będący środkiem tego okręgu lub koła. Zauważmy, że wszystkie punkty leżące na okręgu znajdują się w takiej samej odległości od środka okręgu. Odcinki w okręgu i kole. Rysujemy odcinek łączący środek okręgu z dowolnym punktem leżącym na okręgu. Powstały odcinek to promień. Możemy więc powiedzieć, że okrąg tworzą wszystkie punkty, których odległość od środka okręgu jest równa promieniowi. Koło tworzą zaś wszystkie punkty, których odległość od środka tego koła jest równa promieniowi lub mniejsza od promienia. Rysujemy teraz odcinek łączący dwa punkty leżące na okręgu. Powstały odcinek to cięciwa. Narysujmy jeszcze odcinek łączący dwa punkty leżące na okręgu, ale tak, aby przechodził przez środek tego okręgu. Narysowany odcinek to średnica. Zauważmy, że średnica to najdłuższa cięciwa oraz że średnica składa się z dwóch promieni, czyli jest dwa razy dłuższa od promienia. Rysowanie okręgu i koła. Aby narysować okrąg, potrzebujemy cyrkla. Na kartce zaznaczamy punkt, który będzie środkiem naszego okręgu. Otwieramy. Rozszerzamy cyrkiel. Wbijamy nóżkę cyrkla w narysowany punkt i drugą częścią naszego przyrządu, zawierającą grafit, kreślimy okrąg. Narysuj okrąg o promieniu 4 cm i zaznacz w nim dwie cięciwe. Zaznaczamy punkt S, który będzie środkiem okręgu. Rysujemy odcinek długości 4 cm. Ustawiamy rozwartość cyrkla równą narysowanemu odcinkowi. Wbijamy nóżkę cyrkla w punkt S i rysujemy okrąg. W ten sposób otrzymaliśmy okrąg o środku w punkcie S i promieniu długości 4 cm. Wystarczy narysować dwie cięciwy, czyli odcinki, które łączą dwa punkty leżące na okręgu. Narysuj okrąg o średnicy 6 cm. Zaznacz kilka punktów należących do tego okręgu. Średnica okręgu ma długość 6 cm. Promień jest dwa razy krótszy od średnicy, czyli jego długość wynosi 3 cm, bo 6 cm podzielone przez 2 to 3 cm. Należy więc narysować okrąg o promieniu 3 cm. Zaznaczamy punkt S, który będzie środkiem okręgu.
Rysujemy odcinek długości 3 cm. Ustawiamy rozwartość cyrkla równą narysowanemu odcinkowi. Wbijamy nóżkę cyrkla w punkt S i rysujemy okrąg. W ten sposób otrzymaliśmy okrąg o środku w punkcie S i promieniu 3 cm. Teraz wystarczy na okręgu zaznaczyć kilka punktów. Poznaliście już odcinki znajdujące się w okręgu lub kole. Wiecie także, jak narysować dowolny okrąg oraz okrąg o określonej długości promienia lub średnicy. Zapraszam Was na naszego bloga, gdzie możecie przeczytać artykuł na temat kół i okręgów. Link do niego znajdziecie w opisie. Do zobaczenia!